Codziennie to co są rzeczy najważniejsze. Dobry wieczór Państwu, to znowu ja, nadpobudliwy mężczyzna. Widzicie Państwo, wczoraj Państwa chwaliłem. Mówię fajna ta akcja, koszulki, Państwo zainteresowani, przysyłacie filmiki, akcja się rozkręca, ale oczywiście tak jest, zawsze tak jest proszę Państwa, że jak człowiek zorganizuje coś dla młodzieży, to zawsze znajdzie się jeden taki, co powie, a ja tak nie będę robił, a mi się to nie podoba, a może ja bym chciał inaczej. I proszę Państwa, niestety w ten sposób nigdy nie osiągniemy kultu jednostki z prawdziwego zdarzenia. Dzień dobry, Panie Korzuszku. Ja bym bardzo prosił, żeby nam Pan nie dyktało, czy mamy występować w koszulkach i przesyłać filmiki w koszulkach, czy bez koszulków. Bo to jest wolny kraj i póki co, to w ten kraju można robić, co się chce. I to codziennie. Dziękuję bardzo. No widzicie państwo, z takimi tutaj pracujemy. A ten program właśnie teraz zaczynamy. O matko. Te wybory w Stanach, proszę państwa, jeszcze, to jest dzień wyborów dopiero, a ja już jestem taki zmęczony. Najgorsze w tym jest to, że jak ktoś chce mnie pocieszyć, to mówi: "Nie martw się, już jest wieczór wyborczy, już się to wszystko skończy, wszystkiego się dowiemy." Nieprawda. Proszę państwa, pewnie się nie dowiemy. Pewnie się nie dowiemy. Natomiast Przechodząc już do tego programu, tak konkretnie wczoraj mówiliśmy trochę o Trumpie, ale umknęła mi, proszę państwa, jedna afera dotycząca polityków prawa i sprawiedliwości. I teraz, żeby była jasność, po, po, mogą pojawić się różne oskarżenia. To nie jest dlatego, że ja o tym nie powiedziałem, nie dlatego, że ja jestem pisowskim propagandystą. Nie, proszę państwa. To jest dlatego, że ja jestem leniwym pisowskim propagandystą i po prostu tego nie zauważyłem. W każdym razie, Dominik Tarczyński pojawił się, tak jak ci mówi, w centrum świata w kadrze, na wiecu Donalda Trumpa. Zobaczmy. Wczoraj puszczaliśmy ten filmik z Donaldem Trumpem i teraz się rozwiązała, proszę Państwa, zagadka. Do kogo Trump mówił na tym innym wiecu. Patrzcie. Look the muscles of this guy. Jeden kadr mnie szczególnie urzekł z tego filmiku. Słaba jakość, ale żeby to Państwu pokazać, to jednak to Państwu pokażę. Bardzo mądre to było. Poproszę. <grytanie> no proszę, pa, dziękuję za ten materiał. Fons, jak Ty mnie zainteresowałeś w tej chwili. Super, super. Trochę się, wiecie Państwo... Dla sprawiedliwości. Trochę żeśmy się śmiali, jak Michał Szczegba występował z kartonowy wyciętą Hillary Clinton i tam pisał: Zawsze trzymam z ze zwycięzcami. To było podwójnie śmieszne wtedy. Więc jak krytykowaliśmy za to tę drugą stronę, to być może tą też, trochę naszą, tak mi się wydaje. Natomiast. Yy, Proszę Państwa, aż sobie człowiek swoją drogą jak na to patrzy, to przypomina naprawdę racjonalną i wyważoną politykę transatlantycką prezydenta Dudy, która oczywiście dzisiaj jest uznawana za bardzo złą, także po prawej stronie, co mnie trochę dziwi. Natomiast obrona Dominika Tarczyńskiego jest taka, to jest ważne, że ważny polski polityk znalazł się w centrum wydarzeń, tam gdzie decydują się losy świata. I ja powiem tak, zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym, ale jakbym miał być złośliwy i trochę będę, to bym powiedział, że to bycie w centrum wydarzeń trochę, jak patrzę na te obrazki, trochę przypomina klaskanie urubika. W sensie, <grystanie> przedstawił, <grystanie> przedstawił pan stanowisko Polski w tej sprawie? Tak, dwa razy krzyknąłem, jedziesz. <grystanie> raz krzyknąłem, dasz radę i raz krzyknąłem, jesteś zwycięzcą. No dobrze, Mariusz Błaszczak też wypowiedział się na temat wyborów w Stanach Zjednoczonych i też z tym związana jest mała afera. Zobaczmy. Ja mówię o atakach ze strony żony, na przykład Radosława Sikorskiego, postaci przecież rozpoznawalnej w Stanach Zjednoczonych, która bardzo brutalnie atakuje Donalda Trumpa. Mówię o wpisach Donalda Tuska który odczytuje jako serwilizm wobec Niemców i, i pamiętamy doskonale, że przecież Donald Tusk w takim niewybrednym w takiej niewybrednej pozie strzelał niby z palców w plecy Donalda Trumpa. A to wszystko buduje bardzo złą relację. Więc jeżeli wygrałby Donald Trump, to sądzę, że natychmiast powinien się zmienić rząd w Warszawie, bo Niemcy nie są w stanie nas wspierać, jeśli chodzi o obronność, a Stany Zjednoczone tak. Powiem Państwu tak, ocena kondycji psychicznej polskiej prawicy, bez zarzutu. Są tacy, co mają zarzuty pewne do tej wypowiedzi, ale proszę Państwa, ta wypowiedź... Jest bardzo, jest dobra. No, tak jest, do. Znaczy, znowu, broniąc trochę ministra Błaszczaka, można by było powiedzieć, że rzeczywiście jest pewien, pewna zasadność w tym, tak? Bo rzeczywiście żona Radosława Sikorskiego być może. W przyszłości kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej, e, pisze zdecydowanie negatywne rzeczy o Donaldzie Trumpie: że to jest Hitler, i że ostateczne zagrożenie dla demokracji. Po drugie, mamy te gesty Donalda Tuska, i to wygląda wszystko jak działania. W przypadku zwycięstwa Trumpa, nie do końca w interesie Polski. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Ale jedna moja uwaga jest taka: być może, być może gdzieś tam między wierszami jak pan wygłasza te wszystkie słuszne swoje sądy panie ministrze umieścić taką techniczną uwagę że jednak w Polsce ciągle Polacy wybierają kto rządzi a nie po drugiej stronie się wybiera że w sensie mówię w kontekście tego że Mariusz Błaszczak powiedział że jak wygra do nas Trump to Donald Tusk powinien się od razu podać e, do demisji, bo trochę takie mówienie to mi wygląda na ten syndrom, o którym mówiłem we wczorajszym odcinku. Panie Truman, spuść ta bania, bo to nie do wytrzymania. Natomiast, proszę Państwa, politycy drugiej strony oczywiście są w tym sensie lepsi. Oni nie mają swoich preferencji, że tam stawiają na jedną stronę, bo to są ludzie dojrzali, prawda? Znaczy, przepraszam mają swoje preferencje, ale to nie jest tak, że oni Kamala, bo lubią Kamale albo lubią... Nie, chodzi o to dlatego, że to demokracja, dla praw człowieka, dla tych wszystkich bardzo ważnych, planeta, tam, yy, prawa kobiet i tak dalej. Więc to jest takie niepolityczne, tylko takie obiektywne. Posłuchajmy. Wiemy, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych. Te wybory de facto one już trwają od prawie dwóch tygodni, bo ludzie głosują elektronicznie i korespondencyjnie. Ale powiem Pani szczerze, że nikt z nas nie wie, jaki będzie wynik oficjalny. Myślę, że być może on będzie pod koniec tego tygodnia jakiś już. Ja bardzo mocno trzymam kciuki jednak na Kamale Harris. Bardzo bym chciała, żeby prezydentką Stanów Zjednoczonych została kobieta. Jak również chciałabym, żeby prezydentką Polski też była kobieta. Do, do, do tego chyba dalsza <laughs> droga. Dość dyktatury kobiet! Dość, Dość dyktatury kobiet. kobiet! Dość dyktatury kobiet! E, ujęło mnie to, żeby została prezydentem USA kobieta i Polski też. Tylko pytanie, proszę państwa, jest takie. Ta sama kobieta, prawda? I teraz tak pomyślałem o tym, że i wypowiedź ministra Błaszczaka i pani Joanny Szaryng-Wielgus, to się wszystko układa mi w pewną całość i być może bylibyśmy w stanie za bardzo prosta układ. Ja za chwilę przeczytam Państwu, jak to wygląda. Rozwiązać wszystkie nasze problemy. I teraz tak. I teraz główny problem jaki? Właśnie taki, że to Polacy, i to jest trochę irytujące, to jest trochę niewygodne, że Polacy muszą decydować o tym, co dzieje się w Polsce. Tego jakby ten. To by wyglądało mniej więcej tak, proszę Państwa. Trump wygrywa, Donald Tusk, jak już wiemy, podaje się wówczas do dymisji. Następuje przesilenie. W tym ostatnim punkcie, być może jeszcze jest potrzebny jeden krok. Jarosław Kaczyński wchodzi na mównicę i nie wytrzymuje ciśnienia. Następuje przesilenie. Jest przesilenie. Kamala Harris, uwaga, nie ma w tym czasie pracy, więc zostaje premierem Polski i od razu mówimy, że już premierem jest, niech zostanie także prezydentem. I na koniec, proszę Państwa... Wszystko przebiega zgodnie z moim planem. No, dobrze, okej. Okay. Proszę Państwa, mówiliśmy o wywiadzie Doroty wysockiej sznep. to mnie poruszyło wczoraj, mam nadzieję, wydaje mi się, że Państwa też, w wywiadzie z żoną y, Piotra Szczęsnego, który dokonał aktu samospalenia. Natomiast to, co można uspokoić, potem Dorota Wysocka-Sznep była y, krytykowana za ten wywiad i to nie tylko z prawej strony, z różnych stron była krytykowana, jak zresztą za chwilę zobaczymy. Natomiast jak się czyta potem jej tweety, jak się broniła przed tymi atakami, to można powiedzieć, że to trochę człowieka uspokaja, bo ewidentnie widać, że mamy tutaj nie tylko do czynienia z osobą dziennikarską, ale też cóż, to, to będzie nieładnie, ale z moim zdaniem sprawiedliwe. Generalnie z osobą też wariacką trochę. Zobaczmy ten wpis. Widziałam krzywdę nękanych ludzi, ich dzieci, brutalne tłumione protesty. Wy, moralne zera nadające jak Kataryny i wy, pseudoobiektywni, też widzieliście. Byliście obojętni, współodpowiedzialni, teraz w strachu, frustracji, wstydzie razi was pamięć, słuchajcie ich opowieści. Janrzej Śledź, nie ukrywam, bardzo mi zaimponował tym cytatem. Czy widziała pani statki w ogniu w okolicach pasa Oriona? Okej, okay, dziękuję y, za ten y, materiał. Y, ogólnie... Material! Ten komentarz pana Andrzeja Ślecia mi tylko zbawił, że tak powiem, czytanie tego tweeta. Poprawił e, mój nastrój. Oczywiście, e, cytat ten o Pasie Oriona wszyscy wiemy, nie będę Państwu mówił, bo każdy przecież wie, że to jest e, cytat ze znanej powieści. E, że to jest cytat ze znanej powieści Filipa K. Dika, e, czy androidy marzą o elektrycznych owcach i filmu Blade Runner. Każdy to wie, proszę Państwa. Każdy to wie. Natomiast e, e, Żukowska. Anna Maria Zdy skrytykowała, właśnie ja o tym mówiłem. E, Dorotę wysoką sznep zobaczmy. Telewizja informacyjna to nie jest i nie powinien być gabinet psychoterapeutyczny. Dziennikarstwo na tym nie polega. Dziękuję za ten e, materiał, proszę Państwa. Natomiast jak już może widzieli Państwo nawet małą zajawkę tego materiału, nie jest też tak, że są tylko złe media. Są też dobre media, które przekazują swoimi, swoim widzom jakościowe treści. Na przykład w telewizji Polsat. Zaproszono Marianę Schreiber, żeby opowiedziała ogólnie o swoim życiu, co zawsze jest ciekawe. Umówmy się, przepraszam bardzo. To zawsze jest ciekawe. Poproszę. Ja, kiedy, kiedy zostałam e, samotną matką z dnia na dzień, gdyby nie te freakfighty, nie miałabym za co żyć. I takim osobom one dają rozwój. Takim osobom dają szansę i dają szansę też młodym ludziom wyjścia z patologii. Bo przychodzą tam ludzie, którzy mają problemy. Ale dzięki temu sportowi, na przykład ostatnio Kamil Mataczyński Tazi e, wyszedł z piwnicy, w której grał dzięki na komputerze sportowi. i nie miał za co żyć. Dzięki, dzięki właśnie freakfightom, freak dzięki sportowej rywalizacji. Za. Ja wiem, niektórzy powiedzieliby złośliwie, że ten typ sportu, to tam są dosyć częste urazy głowy i akurat w tej wypowiedzi trochę to słychać takie... Wyczenie zapylaczy! Ale nie, proszę Państwa, to ma sens. Zobaczcie, proszę Państwa. Następnym razem, jak będziecie szli koło swojej żabki albo jakiegoś innego sklepu i tam dwóch takich kloszardów, jak to się mówi, albo żuli, będzie uprawiało jakąś walkę ze sobą, będą się szarpali jeden drugiego, okładał po głowie. To zamiast potępiać, pomyślcie sobie. Dzięki temu może oni zmieniają swoje życie. Dzięki temu zaczęli wychodzić na prostą. I zamiast potępiać, stańcie i powiedzcie: Panowie, gratuluję Wam, że widzę, że zaczęliście układać swoje sprawy i Wasze życie. I to jest ciekawe, proszę Państwa, jak Mariana Schreiber będzie trochę starsza, co oczywiście wydaje się niemożliwe z racji yy, nowych osiągnięć medycyny plastycznej, ale kiedyś będzie starsza, przynajmniej metrykalnie. Yy, I jej dziecko, dzieci. Zapytają, co ty robiłaś, mamo, jak byłaś młoda. I ona wtedy im powie tak. Otóż. Służba. Poświęcenie. Otóż to, moi drodzy. To była. Niektórzy mówili na to free fighty, ale dla mnie to była służba i poświęcenie, ponieważ okładałam po głowie inną panią, która aktualnie wtedy wychodziła z nałogu alkoholowego. Także było to piękne. Proszę Państwa, natomiast. Jeszcze kilka bardzo ciekawych wiadomości chciałem szybko Państwu pokazać. Magdalena Adamowicz. No, jest, robi karierę, proszę Państwa. Dokonała bardzo ważnego czynu i to daleko od Polski. Zobaczmy. Magdalena Adamowicz ochrzciła w Korei kontenerowiec Gdańsk Express. Gdańsk, powinienem przeczytać, w piątek 1 listopada w tej Korei e, w Goje ochrzczono kontenerowiec zbudowany, uwaga, dla niemieckiego armatora Hapa-Kloid. Statek otrzymał imię Gdańsk Express, a matką chrzestną została poseł do Parlamentu Europejskiego Magdalena Adamowicz. Dziękuję za ten materiał. Super. E, Parafrazując trochę słynną mądrość Rafała Czaskowskiego na temat lotniska, po co nam Gdańsk, skoro już jest w niebieskich rękach? E, pełne imię szczególnie budzi moje takie pozytywne i dobre skojarzenia. Gdańsk Express. nadaje Ci imię statku Gdańsk Express, by upamiętnić piękną jednoczącą narody i proeuropejską ideę eksterytorialnej drogi szybkiego ruchu z Gdańska do Berlina przed II wojną światową. Magdalena Biejat, proszę Państwa, z rzeczy, które się źle zestarzały. Ta już trochę jest stara, ale zestarzała się naprawdę źle w kontekście tego, co się dzieje aktualnie w Hiszpanii i jak Hiszpanie patrzą na swój własny rząd. Zobaczmy. Magdalena Bieja w 2020 roku tu powiedziała: Chciałabym do Polski przenieść lewicowy rząd Hiszpanii. E, jak ktoś słusznie napisał na Twitterze, Hiszpanie też bardzo chcieliby przenieść swój rząd do Polski. Proszę Państwa, a my mówimy nie? Bo u nas prezydentem będzie Kamala Harris. W każdym razie, proszę Państwa, jak mówiłem w jakimś ostatnim programie, że jeżeli chodzi o ministra Domańskiego, to wolę zdecydowanie jego pierwsze płyty, te wcześniejsze. Jak jeszcze pieniądze były? Nie? Na przykład ta wypowiedź jest z lipca i od razu na poprawę państwu humoru, że wszystko będzie dobrze. Jeżeli przeniesiemy się do lipca, to są pieniądze. Posłuchajmy. Przygotowane, ok. Pieniądze na cele rozwojowe zdecydowanie są. Realizujemy budżet zgodnie z planami. Na chwilę obecną nie widzę powodów do, y, dla podwyższania y, oczekiwanego poziomu deficytu na rok bieżący. Gospodarka rośnie, bezrobocie spada, więc wpływy budżetowe są bardzo mocne. <grym> jak już wspominamy, proszę Państwa, bo jest ogólnie dobrze, nie? ale jak już wspominamy, pamiętacie Państwo że takie czasy, nie? że jak ktoś mówił ej, a myślisz, że może jednak oni zbudują to CPK? To nie wyglądał na kompletnego idiotę, bo w niektórym się to wydawało jeszcze możliwe. Byli co prawda wtedy tacy, którzy mówili nie ma szans. Natomiast... Dzisiaj już te czasy dawno słusznie minęły, ponieważ pieniędzy nie ma, więc problem CPK też mija. Widzicie Państwo, czasem brak pieniędzy rozwiązuje wiele niepotrzebnych politycznych problemów. Natomiast jedna rzecz też się wyjaśniła minister Gawkowski powiedział w sprawie tez yy, Witolda Zębaczyńskiego na temat tego, że CPK promowały rosyjskie trole. Zobaczmy szybciutko. Rosyjskie trole za hasłem tak dla CPK Krzysztof Gawkowski. Pan Zembaczyński dostał odpowiedź Ministerstwa Cyfryzacji. Nie mieliśmy dowodów, by stały za tym trole, ale też nie znamy wszystkich IP. Może gdzieś takie osoby były. Może nie? Nie wiem. Proszę Państwa, nie mamy też dowodów, że nie było to ekstery... Ekstery... pozaziemska cywilizacja za to nie odpowiadała. Nie ma takich dowodów. Dobrze, proszę Państwa, trzymajcie się ramy, jak to się mówi, to się wszyscy jakoś na powierzchni utrzymamy, będzie pewnie zamieszanie, a jutro, proszę Państwa, wyjątkowo się nie widzimy ze względu na wybory amerykańskie, ale za to dzisiaj wieczorem zobaczyć mnie będziecie mogli w telewizji Republika jako szanowanego eksperta. Od spraw amerykańskich. Do zobaczenia. Dzisiaj mamy wzrost zainteresowania programem.